Mauzoleum Włodzimierza Lenina, znajdujące się na Placu Czerwonym, jest jedną z najbardziej znanych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych atrakcji Moskwy. W tym filmie opowiem, jak doszło do tego, że Lenin wbrew panującej ideologii i swojej woli został potraktowany jak swoista świecka relikwia. Przyjrzę się też współczesnym losom mauzoleum, opiniom Rosjan o tym miejscu oraz odpowiem na pytanie, czy Lenin w mauzoleum jest prawdziwy oraz ile kosztuje jego miesięczne utrzymanie. Serdecznie zapraszam. Włodzimierz Ilicz Ulianow, zwany Leninem, zmarł 21 stycznia 1924 roku w podmoskiewskiej osadzie Gorki. Jego ciało przybyło do Moskwy specjalnym pociągiem i zostało wystawione na widok publiczny w tzw. Domu Związków. Do stolicy ściągały setki tysięcy mieszkańców Związku Radzieckiego, którzy chcieli oddać ostatni pokłon wodzowi rewolucji październikowej. Ciało Lenina poddano tuż po śmierci balsamowaniu, co było standardową procedurą. Uczyniono tak, by zakonserwować zwłoki celem poddania ich ewentualnej sekcji oraz utrzymania w dobrym stanie przez kilka dni, aż do właściwego pogrzebu. Ten miał mieć miejsce 27 stycznia, czyli 7 dnia po śmierci. W tym miejscu warto odpowiedzieć na pytanie, jak życzył być sobie pochowany sam Lenin. Przywódca rewolucji październikowej umarł dość młodo, bo w wieku 53 lat i, jak uważają historycy, o swojej śmierci niewiele myślał. Wiadomo, że w kilku wypowiedziach skłaniał się ku kremacji i wspominał o konieczności wybudowania sieci krematoriów w nowo powstającym kraju Rad. Jednak z całą pewnością nie zachowała się żadna ostatnia wola Lenina, w której wprost pisałby o organizacji swojego pochówku. Szeroko rozpowszechniona jest wersja o pragnieniu Włodzimierza Lenina, by spocząć w jednej mogile ze swoją matką na cmentarzu wołkowskim w Petersburgu. Historia ta nie znajduje jednoznacznego potwierdzenia w źródłach z epoki. Wobec braku wyraźnej woli Lenina, jego następcy muszą sami zdecydować o koncepcji jego pochówku. Po śmierci Lenina, dla celów zorganizowania pogrzebu, powstała specjalna komisja, złożona z najwyższych dygnitarzy radzieckich tamtego czasu. W jej skład weszli m.in. Józef Stalin i Lew Trocki, a przewodniczącym został Felix Cierżyński. W momencie rozpoczęcia prac komisji nie istniały żadne plany utworzenia stałego mauzoleum. Współcześnie pojawia się wprawdzie hipoteza mówiąca o spotkaniu biura politycznego partii bolszewickiej jeszcze rok przed śmiercią Lenina, na którym sam Józef Stalin miał wysunąć propozycję zabalsamowania ciała Lenina i wystawienia go na widok publiczny. Trudno uwierzyć, że tak wytrawny polityczny gracz jak Stalin mógł jeszcze za życia wodza otwarcie snuć plany o pośmiertnym losie przywódcy. Skończyłoby się to z pewnością posądzeniem Stalina o zdradę i działanie mające na celu obalenie Lenina. Faktem jest, że podczas pierwszego posiedzenia wspomnianej specjalnej komisji do spraw pogrzebu zaproponowano pochówek Lenina przy murze kremlowskim, obok spoczywających już tam innych bolszewików, m.in. Jakowa Swierdłowa. Wiemy też, że dla wodza przewidywano zamkniętą cynową trumnę. Tymczasem, wraz z falą obywateli przybywających oddać Leninowi ostatni hołd, do siedziby partii zaczęły napływać ogromne ilości listów i petycji. Robotnicy i członkowie partii niższego szczebla zwracali się z prośbą o przedłużenie okresu wystawienia ciała Lenina na widok publiczny, tak by wszyscy chętni mogli pożegnać się z wodzem. Trzeba obiektywnie przyznać, że okres sześciu dni między śmiercią a planowanym pogrzebem był zbyt krótki, by dotrzeć do Moskwy z wielu zakątków Związku Radzieckiego. I właśnie tę wersję przyjęła oficjalna propaganda radziecka. Według niej Stalin miał wsłuchać się w głos ludu i wysunąć pomysł zabalsamowania ciała Lenina. W rzeczywistości planem Stalina było danie ludowi radzieckiemu siebie w osobie cara, a Lenina jako nowego boga. Pomysłowi stałego wystawienia ciała Lenina na widok publiczny i stworzenia swego rodzaju obiektu kultu quasi-religijnego sprzeciwiał się Lew Trocki. Argumentował, że zrobienie z Lenina relikwii stoi w jawnej sprzeczności z ideami marksizmu. Ważny głos w dyskusji nad doczesnymi szczątkami Lenina miała jego żona, Nadjeżda Krupska. Początkowo opowiadała się za pochowaniem swojego męża wraz z innymi rewolucjonistami przy murze Kremla. Później jednak zgodziła się na wystawienie Lenina na widok publiczny jeszcze przez miesiąc od dnia pogrzebu. Aby przygotować się do pogrzebu, polecono znakomitemu architektowi Aleksiejowi Szczusiewowi wzniesienie budowli, w której będzie można umieścić ciało wodza i umożliwić wejście do środka żałobnikom. Projekt, inspirowany piramidą schodkową i babilońskim ziguratem, powstaje w zaledwie kilka godzin. Fizyczna budowa pierwszego drewnianego mauzoleum trwa tylko trzy dni. Niezwykle uroczysty pogrzeb Włodzimierza Lenina odbywa się zgodnie z planem 27 stycznia. Po uroczystościach ciało pozostało w tymczasowym mauzoleum. Co trzy dni specjalna komisja badała stan zwłok. Dzięki balsamowaniu przeprowadzonemu tuż po śmierci, a przede wszystkim dzięki wyjątkowo niskim temperaturom panującym tej zimy w Moskwie, udawało się utrzymać szczątki Lenina w zaskakująco dobrej formie. Ponadto w kolejnych miesiącach umacniała się pozycja Józefa Stalina w strukturach partii i tym samym los ciała Lenina został przesądzony. Szczusiewowi polecono wybudować nowe, bardziej okazałe mauzoleum, a radzieckim naukowcom przypadło zadanie zakonserwowania ciała Lenina na możliwie jak najdłuższy czas. Badania i faktyczne prace nad balsamowaniem ciała Lenina ruszyły w marcu 1924 roku. Zespół naukowców pracował pod przewodnictwem dwóch wybitnych specjalistów. Borysa Zbarskiego i Włodzimierza Worobiowa. Zbarski był biochemikiem. Natomiast Worobiow, jako profesor medycyny Uniwersytetu w Charkowie, specjalizował się w mumifikacji zwierząt oraz organów ludzkich dla celów dydaktycznych. Naukowcy pracowali bezpośrednio w pierwszym tymczasowym mauzoleum, które zamknięto dla odwiedzających i przekształcono w laboratorium. W tym czasie architekt Szczusiew pracował już nad nową budowlą, w której odpowiednio zakonserwowane ciało Lenina miało spocząć już na stałe. Zbarski i Worobiow opracowali nowatorską i nietestowaną wcześniej autorską metodę konserwacji. Wykonywali kąpiele ciała, między innymi w roztworze formaliny, aldehydu mrówkowego, gliceryny i octanu potasu. Należy pamiętać na jakie ryzyko narażali się naukowcy w przypadku niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Nie byli oni pewni ani swojej metody, ani tego jak długo utrzyma się ciało poddane zabiegom. Wyjścia jednak nie było, ponieważ za niewykonanie misji o tak wielkiej wadze z Zbarskiego i Worobiowa czekałyby równie wielkie konsekwencje. Po czterech miesiącach prac nad ciałem przywódcy rewolucji październikowej, naukowcy przedstawili efekty swoich działań władzom państwowym, ogłaszając pełen sukces. Szczątki Lenina nie stały się mumią, jak w przypadku egipskich faraonów, i zachowały sprężystość i elastyczność, a przede wszystkim stosunkowo naturalny wygląd. Odpowiednio zakonserwowane ciało Lenina zostało ponownie wystawione na widok publiczny 1 sierpnia 1924 roku. Złożono go w drugim mauzoleum Szczusiewa, które nadal było konstrukcją drewnianą. W 1929 roku rozpoczęto pracę nad trzecim mauzoleum, tym razem już z marmurą i kamienia. Oddano go do użytku w październiku 1930 roku. Jest to budynek stojący na Placu Czerwonym do dziś. W mauzoleum złożono ciało Lenina, lecz bez wnętrzności. Organy wewnętrzne wyjęto z ciała i ich los pozostaje niejasny. Osobno potraktowano mózg Lenina. Naturalnie w Związku Radzieckim oficjalnie sądzono, że pierwszy przywódca państwa musiał być geniuszem o wyjątkowym umyśle. Chciano zatem ów geniusz zbadać na płaszczyźnie biologicznej. Mózg Lenina wyjęto z ciała i przewieziono do specjalnie stworzonego w tym celu Instytutu Mózgu. Organ został podzielony na 32 tysiące małych kawałków, tak zwanych preparatów, które badano przez kolejne 50 lat. Skupiano się głównie na prawej półkuli mózgu, ponieważ lewa część była znacząco wyniszczona wylewem, którego Lenin doświadczył w ostatnich latach swojego życia. Czy z owych badań nad mózgiem udało się wyciągnąć jakieś wnioski? Wybitny niemiecki neurolog Oskar Vogt, zatrudniony przez bolszewików do kierowania instytutem mózgu, mówił o szczególnych cechach budowy układu piramidowego mózgu Lenina. Jednak współcześni naukowcy uważają, że około 1 trzecia populacji może posiadać podobne do Lenina cechy, co nie czyni nikogo geniuszem. Wydaje się, że Vogt swoimi wnioskami musiał spełnić określone oczekiwania partii komunistycznej, a mózg Lenina w żadnym razie nie świadczy o jego rzekomej wybitności. Wracając do losów samego ciała i mauzoleum, największym wyzwaniem lat 30. było znalezienie odpowiedniego sarkofagu, w którym trzymano by ciało Lenina w odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza. Pierwszy sarkofag spełniał swoje zadanie, jednak na szklanych ściankach odbijały się wizerunki odwiedzających mauzoleum, co skutecznie uprzykrzało zwiedzanie. Innym problemem były oświetlające ciało Lenina żarówki, które nagrzewając się, szkodliwie podwyższały temperaturę wewnątrz sarkofagu. Ogromne wyzwanie postawiono przed pracownikami mauzoleum po wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Już 3 lipca 1941 roku na rozkaz Stalina ciało Włodzimierza Lenina przewieziono do odległego o 2000 km od Moskwy miasta Tyumen. Wagon do transportu ciała został wyposażony w specjalne amortyzatory niwelujące drgania. Zadbano także o instalację regulującą mikroklimat. W ciągu kilku dni transport dotarł do Tiumeni. Lokalne władze dopiero wtedy dowiedziały się, czym naprawdę jest przesyłka ze stolicy anonsowana jako ściśle tajna. Na Syberii ciało Lenina przebywało prawie cztery lata, będąc złożone w budynku Miejskiego Technikum Rolniczego w Tiumeni. Do Moskwy Lenin powrócił w marcu 1945 roku. W całym tym okresie moskiewski budynek mauzoleum, podobnie jak cały Plac Czerwony i Kreml, został zamaskowany, by uniemożliwić niemieckim bombowcom skuteczne naloty. Po śmierci Józefa Stalina 5 marca 1953 roku niemal oczywistym było potraktowanie ciała nieodżałowanego przywódcy ludzkości, tak jak wcześniej uczyniono to ze zwłokami Lenina. Pierwszym pomysłem było wybudowanie nowego panteonu, w którym chciano złożyć Lenina, Stalina oraz innych czołowych komunistów. Ostatecznie zdecydowano się jedynie na wariant złożenia ciała Józefa Stalina obok jego poprzednika w już istniejącym mauzoleum. Ciało Stalina przebywało w mauzoleum tylko kilka lat, ze względu na zapoczątkowaną przez Nikitę Chruszczowa politykę destalinizacji i walki z kultem jednostki. Już w roku 56 nowy pierwszy sekretarz opowiedział się za usunięciem Stalina z mauzoleum. Ostatecznie decyzję podjęto dopiero jesienią roku 1961. Pod osłoną nocy wyniesiono ciało Stalina z mauzoleum i złożono tuż obok przy Kremlowskim murze wśród innych pochowanych tam już komunistów. Nie odnotowano żadnych niepokojów społecznych ani incydentów na tym tle co było zaskoczeniem dla władz radzieckich. W ostatnich dziesięcioleciach istnienia Związku Radzieckiego, mauzoleum Lenina kojarzyło się przede wszystkim z niewyobrażalnie wręcz długimi kolejkami, w których stali przybywający pokłonić się przywódcy rewolucji. Oficjalna propaganda tamtych czasów wręcz zachwycała się wieloetniczną mozaiką narodów Związku Radzieckiego, stojących w swoich ludowych strojach w jednym celu oddania hołdu Leninowi. Ze specjalnego tarasu na mauzoleum przywódcy odbierali także defilady wojskowe w trakcie uroczyście obchodzonych rocznic wybuchu rewolucji październikowej i dnia zwycięstwa. W rzeczywistości nie brakowało incydentów. Odnotowano próby m.in. oblania serkofagu atramentem, stłuczenia go młotkiem, kamieniem czy też splunięcia na Lenina. W 1967 roku pewien mieszkaniec Kowna, Wówczas Litewska Republika Radziecka zdetonował ładunek wybuchowy przy wejściu do mauzoleum, w wyniku czego śmierć poniosło kilka osób, wśród nich sam autor zamachu o nazwisku Krysanow. Pierwsze propozycje likwidacji mauzoleum i właściwego pochowania ciała Lenina pojawiły się u schyłku istnienia Związku Radzieckiego. Największym echem odbiły się apele znakomitego aktora i reżysera Marka Zacharowa oraz Illi Zbarskiego syna Borysa Zbarskiego, czyli naukowca odpowiedzialnego za balsamowanie zwłok Lenina w 1924 roku. Sam Ilias Barski również przez wiele lat pracował przy mauzoleum. Przez całe lata 90. czynione były próby pochowania Lenina na cmentarzu Wołkowskim w Petersburgu, zgodnie z jego rzekomą wolą, jak wiemy, niepotwierdzoną w żadnych znanych nam dokumentach. Z takimi inicjatywami występowali merowie zarówno Moskwy, jak i Petersburga, a przede wszystkim sam prezydent Rosji, Borys Jelcyn. Niestety dla sprawy działali oni zawsze osobno i zazwyczaj jeden przeciwko drugiemu. Przykładowo w 1999 roku kremlowska administracja z inicjatywy Jelcyna opracowała plan przeniesienia ciała Lenina na petersburską nekropolię. Z technicznego punktu widzenia wszystko było gotowe. Jednak okazało się, że aby zadośćuczynić prawu, potrzebna jest zgoda strony przyjmującej. Gubernator Petersburga, Władimir Jakowlew, był wówczas w złych relacjach z prezydentem Jelcynem i niejako po złości zablokował pochówek Lenina. Jednocześnie Jelcyn nie mógł wbrew pozorom obejść prawa, ponieważ naraziłby się z całą pewnością na oskarżenia ze strony władz lokalnych w Petersburgu oraz rosyjskich komunistów. Do dziś wiele innych prób i inicjatyw dotyczących likwidacji mauzoleum jest tłumionych w zarodku przez wciąż silną komunistyczną partię Federacji Rosyjskiej i podzieloną na tym tle opinię publiczną. Sprawy nie ułatwia też status mauzoleum, które jest zabytkiem w świetle prawa nie tylko krajowego, ale także od 90 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO jako część Placu Czerwonego. Temat mauzoleum Lenina wciąż jest obecny w rosyjskiej przestrzeni publicznej. Co pojawiają się nowe inicjatywy, wypowiedzi i pomysły dotyczące jego losów. Ostatnią głośną wiadomością okazał się konkurs na projekt nowego wykorzystania budynku mauzoleum, ogłoszony przez Związek Architektów Rosji we wrześniu 2020 roku. Przez rosyjskie media przytoczyło się mnóstwo zazwyczaj nieprzychylnych komentarzy. Władze związku próbowały bronić się, mówiąc, że jest to konkurs dla architektów na czysto teoretyczną koncepcję, nie zaś rządowe zlecenie na przebudowę obiektu. Jednakże już po dwóch dniach całe przedsięwzięcie anulowano. Wydaje się, że kluczową dla wielu zagadnień społecznych w ostatnim dwudziestoleciu historii Rosji jest wola prezydenta Putina. Ten od samego początku lat dwutysięcznych wypowiadał się o mauzoleum w tonie neutralnym lub przychylnym. Końcem 2019 roku, zapytany o możliwość przeniesienia ciała Lenina, odpowiedział Moim zdaniem nie trzeba go ruszać. Putin zdaje sobie sprawę, że jego wyborcy opowiadają się najczęściej za zachowaniem mauzoleum i tego poparcia z pewnością nie chce stracić. Temat obecności ciała Lenina w specjalnym mauzoleum na głównym placu stolicy kraju był naturalnie poruszany w wielu badaniach opinii publicznej. Zdania wśród Rosjan są bardzo podzielone i mimo upływu lat kolejne wyniki sondaży generalnie utrzymują się na podobnym poziomie. Na początku warto zadać pytanie, czym jest Lenin w mauzoleum dla Rosjan. Według danych z sondażu przeprowadzonego dla Państwowego Ośrodka Badań Opinii Publicznej w 2017 roku, dla 39% Rosjan mauzoleum przerodziło się w kolejny obiekt turystyczny. Podchodzą oni do tematu mauzoleum raczej obojętnie. Praktycznie tyle samo obywateli Rosji, 38%, podpisało się pod stwierdzeniem, że pozostawanie mauzoleum z ciałem Lenina na Placu Czerwonym jest niewłaściwe i niegodne. 18% badanych uważa natomiast, że Lenin jako bohater narodowy ma prawo spoczywać na głównym placu stolicy. Kilka procent pytanych Rosjan nie miało wyrobionej opinii. W temacie stosunku do ewentualnej likwidacji mauzoleum przeanalizowałem wyniki sondaży z ostatnich 25 lat, przeprowadzanych cyklicznie przez niezależny ośrodek badania opinii publicznej Lewada. Wynika z nich, że poparcie dla idei pozostawienia Lenina w mauzoleum waha się od 25 do 44% badanych. Za opcją, by pochować Lenina obok innych komunistów przy murze Kremla jest od 11 do 32% Rosjan. Przeniesienia zwłok na cmentarz Wołkowski w Petersburgu chce między 26 a 44% ankietowanych. Analizując powyższe dane, z całą pewnością można stwierdzić, że w społeczeństwie nie ma zgody na temat przyszłości mauzoleum i samego Lenina. Za zachowaniem statusu quo opowiada się wprawdzie mniejszość Rosjan, ale trudno byłoby zdecydować, gdzie przenieść ciało Lenina. Natomiast wahania poparcia dla poszczególnych opcji na przestrzeni lat tłumaczy się bieżącymi wydarzeniami politycznymi i społecznymi, które chwilowo wpływają na podejście do tematu. Nie sposób doszukać się przy tym trwałych przemian w poglądach obywateli. Według rosyjskich socjologów, Lenin i Mauzoleum to nie elementy ideologii, a symbole. Dla jednych symbole radzieckiego okresu historii Rosji, dla drugich symbole Moskwy i Placu Czerwonego a do symboli Rosjanie nauczeni są podchodzić z szacunkiem. Opinię publiczną zajmuje też pytanie o to, kogo, a może raczej co, tak naprawdę można oglądać w mauzoleum. Jeszcze z czasów radzieckich pochodzi opinia, że ciało Lenina nie przetrwało wojennej ewakuacji do Tiumeni i od tego czasu zastąpiono je woskową figurą. Stąd nieco pogardliwie mówi się, że Lenin w mauzoleum jest kukłą. W roku 1991 pojawiła się niezwykle osobliwa teza o tym, że Lenin wskutek nadużywania grzybów halucynogennych sam stał się grzybem. To zdanie brzmi jak żart i rzeczywiście nim było. Na fali odwilży i złagodzenia cenzury u schyłku istnienia Związku Radzieckiego, w telewizji Leningradzkiej wyemitowano program, w którym autorzy przez ponad pół godziny udowadniali, że nadużywanie przez Lenina grzybów halucynogennych było bezpośrednią przyczyną wybuchu rewolucji październikowej, a z czasem doprowadziło do przejęcia jego osobowości przez grzyby. W rezultacie z człowieka w Leninie pozostała jedynie powłoka. Cała audycja była prowadzona w poważnym, popularno-naukowym tonie i nic dziwnego, że wiele osób uwierzyło w treści w niej przedstawione, mimo szybkiego sprostowania, jakie wystosowała stacja. Hasło: Lenin jest grzybem, jest dziś jako baumot bon powszechnie znane w całej Rosji. Teoria grzyba naturalnie nie zakończyła dyskusji na temat realności Lenina. W 2008 roku Włodzimierz Miediński, późniejszy wieloletni minister kultury Rosji, jako poseł Dumy powiedział, że ciała Lenina z mauzoleum nie należy uważać za prawdziwe według niego jest tam szacunkowo tylko 10% realnego Lenina. Co interesujące, jedna z rosyjskich gazet postanowiła zweryfikować liczbę podaną przez Mielińskiego. Jak wiemy, podczas pierwszych zabiegów balsamowania z ciała Lenina wyjęto mózg oraz pozbyto się wewnętrznych organów i płynów ustrojowych. Podliczono ilość usuniętego materiału i okazało się, że Miediński nie doszacował swoich obliczeń. W Leninie jest nie 10%, ale 23% prawdziwego Lenina. Dostęp do dokumentacji medycznej z czasów pierwszych zabiegów z Barskiego i Worobiowa jest niemożliwy. Podobnie jak utajnione są prace kolejnych zespołów naukowców opiekujących się ciałem wodza rewolucji październikowej. Dlatego wszelkie rozważania na temat tego, czy Lenin jest prawdziwy, pozostają w sferze hipotez i dywagacji. W dyskusjach na temat przyszłości tego miejsca często przywoływana jest kwestia finansowania mauzoleum. Lenin bezpośrednio nie zarabia na siebie, bowiem wstęp do mauzoleum, zgodnie z najwyższymi ideałami marksizmu, leninizmu, jest bezpłatny. Przychodów z biletów wstępu zatem nie ma. A koszt funkcjonowania całego obiektu, w tym konserwacji samego ciała, to około 17 milionów rubli rocznie, w przeliczeniu niecały milion złotych. W skali ogromnych wydatków państwowych to oczywiście nikły procent zaledwie 49 tysięcy rubli dziennie. Jednakże dla wielu Rosjan, szczególnie z prowincji, miesięczna pensja w wysokości 15 tysięcy rubli jest już zadowalająca. Zatem koszt dziennego utrzymania ciała kontrowersyjnej postaci historycznej w mauzoleum mógłby dać miesięczne utrzymanie dla trzech osób. To oczywiście łatwe i populistyczne argumenty, ale w kraju zmagającym się z poważnym kryzysem gospodarczym powinno się raczej szukać oszczędności. Kwestia finansowania nie stanie się prawdopodobnie decydującym argumentem w dyskusji o przyszłości mauzoleum. Okazuje się, że są środowiska, które deklarują chęć przejęcia na siebie bieżącego utrzymania mauzoleum Lenina. Swego czasu z taką inicjatywą wystąpił oddział Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej w Irkucku. We Władywostoku zaś regularnie organizuje się publiczne zbiórki pieniędzy na utrzymanie mauzoleum. Wygląda więc na to, że mauzoleum Lenina pozostanie na Placu Czerwonym w niezmienionej formie, Dopóki utrzymywać się będzie obecny układ sił politycznych i nastrojów społecznych w Rosji. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Po praktyczne porady dotyczące zaplanowania wizyty w mauzoleum, zapraszam do artykułu na stronie wostokpodróże.pl. Link znajduje się w opisie filmu. Do usłyszenia.